Dzień dobry, witam serdecznie w Australii oczami Asi. Serdecznie zapraszam na konwent tatuażu, na który zostaliśmy zaproszeni przez naszych znajomych, którzy dopiero co dotarli do nas, do Australii, tutaj się osiedlają. Słuchajcie, nie mam tatuaży, nie mam jeszcze. Przemek też nie, ale naprawdę to była bardzo ciekawa, o tajniku się przytula się właśnie do cioci Justynki, która nas tutaj zaprosiła. To było bardzo dla nas ciekawe doświadczenie, dlatego że cały konwent był bardzo ciekawy. Dla mnie to jest fascynujące, że ludzie potrafią wytatuować niesamowite obrazy. Ja ledwo co, nawet nie powiem rysuję, bo nawet chyba nie rysuję, ledwo co potrafiłabym jakiś domek może narysować prosty, a co dopiero wytatuować. Zobaczcie, jakie przepiękne rzeczy, niesamowite kolory. Bardzo dużo ludzi w Australii ma tatuaże, to jest bardzo popularne, tak samo pewnie jak w Anglii, ja pamiętam, w Polsce pewnie też już robi się coraz bardziej popularne. I chciałam wam pokazać parę takich sytuacji, które zauważyłam. Czyli na przykład, o, pani sobie słucha muzyki, jest tatuowana, ale pan na przykład ma tatuowanego prawdopodobnie syna swojego. I jest tutaj takie zdjęcie tego syna i faktycznie przyczepione, ja obserwowałam po prostu, jak oni tatuują, jaka to jest technika, bardzo interesujące, zawsze ludzie leżeli w różnych pozycjach i dawali się tatuować. Nikt nie krzyczał i nikt się nie dał z bólu. Zobaczcie, to są takie maszynki do tatuowania, też bardzo ciekawe to wszystko. Justynka mi opowiedziała, bo ja kompletnie w ogóle się na tym nie znam. Także panowała bardzo fajna atmosfera, nie jakby ktoś komuś zadawał ból, także Nikusia była zachwycona, było, zobaczcie, pełno naklejek, wszystko było kolorowe, ludzie byli niesamowicie mili, niesamowicie kolorowi, bo mieli niesamowite tatuaże, także chciałam wam to pokazać. Zobaczcie, różne techniki były pokazane, mogliście wybrać technikę, którą chcecie u danego specjalisty, który tatuuje, tak, artysty. Bardzo to wszystko było dla nas, faktycznie laików, ciekawe, ale najciekawszą rzeczą, którą chciałam wam pokazać, to jest właśnie Żenia, nasz kolega, który niesamowicie rysuje, to jest wykonane ołówkiem, słuchajcie, koala, zobaczcie, jak to wygląda. Odlotowe, to jest mało powiedziane, idziemy na jego wystawę teraz w piątek, więc również wam taki film nagram. Zobaczcie, co robi, jak rysuje papugi, jak rysuje kangury, jak maluje tygrysy, to jest malowane, drodzy państwo, a nie robione zdjęcie. Ludzie na tym konwencie na tyle się przyglądali i nie wiedzieli, że to są oryginały, że po prostu trzeba było napisać, że to nie jest zdjęcie, tylko po prostu obraz. Za chwilę jeszcze Żenię zobaczycie i kawałek jego pracy razem z Justynką. Natomiast przejdźmy może, o, tutaj na przykład jest taka pięknie wytatuowana pani, to jest już końcówka tego tatuażu. Naprawdę niesamowite rzeczy i Przemek, dlatego że Justyna z Żenią są mistrzami tatuażu, nie tylko rysunku, i być może mój Przemek zdecyduje się na tatuaż u takiego mistrza, natomiast ja zobaczę. Mi się tatuaże naprawdę podobają. Oczywiście nie lubię, jeżeli jest bardzo dużo, ale to już naprawdę rzecz gustu, tak? Jednym się podobają. Ja słyszałam, że to bardzo wciąga. Że jak zrobicie sobie, zobaczcie, jak ten pan ma pięknie wytatuowaną nogę naokoło, że jak zaczniecie robić sobie jeden tatuaż, to na tym się nie kończy, tylko robicie następny i następny. To jest bardzo ciekawe dla mnie psychologicznie, że człowiek chce mieć więcej, ale myślę, że chodzi o to, że nam się nudzą te tatuaże, które mamy, tu moja Nikusiatłem, i dlatego chcą więcej. Zobaczcie, Żenia przy pracy razem z Justynką, tam już jakiś klient podszedł i się pytał o różne rzeczy, ale z nimi będziemy faktycznie jeszcze nakręcali film w ten piątek. Mam nadzieję, że nie przerażę tym filmem młodych moich oglądaczy. Mam nadzieję. Słuchajcie, tutaj wchodzimy do pubu, który jest bardzo znanym pubem na Sunshine Coast, tak on wygląda. Na samej górze, czego nie było widać, ma samochód model Chevroleta z 1927. To jest niesamowicie znany pub tutaj. Jest to pub rodzinny, który sam waży piwo, a sama myśl, jak on jest zbudowany, jest na podstawie kreskówek tutaj bardzo znanych w Australii. Tak, w jednej z kreskówek ten dom jest. Został on wybudowany w 1987, w 9 miesięcy za 4,5 miliona dolarów. Tak wygląda w środku. O, zobaczcie, taki wielki pająk, ale nieprawdziwy. Ja takich wielkich pająków tutaj nie widziałam.
Tak wygląda ten pub w środku. Byliśmy przed Halloween, dlatego te postacie z Halloween. Po lewej stronie są sklepy, cały szereg sklepów, ponieważ ja nie mogę kręcić w środku, dlatego chciałam wam pokazać mniej więcej, o, co u nas w sklepach takich słychać. To jest dużo tutaj sklepów z pamiątkami, dużo z jedzeniem, dlatego że to jest miejsce bardzo turystyczne. Bardzo dużo turystów tutaj przyjeżdża, także faktycznie słodycze, jedzenie i coś, co możecie kupić. Tutaj jest jakiś festyn halloweenowy, się zapowiadał i była jakaś reklama. Tak wam chcę pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tam jest ten pub w głębi. Bardzo dużo samochodów, pomimo to, że pogoda nie była jakaś super słoneczna, to była niedziela. I zobaczcie, idziemy sobie wzdłuż tych wszystkich sklepów. Za chwilę pokażę wam, do jakiego sklepu wchodzimy. To będzie taka mała niespodzianka. I powiem wam, że tutaj w tym pubie też pracował nasz znajomy, ale mówił, żeby raczej tutaj jedzenia nie kupować, bo niezbyt czysto jest. Także, a on był tutaj szefem kuchni. Także ja go słucham i tutaj nic nie jedliśmy. O, tu są takie sklepy, jak ja to nazywam, mydło powidło. Coś do zjedzenia, tak? Czyli dwa wrapy jakieś za 10 dolarów, dosyć tanio. I z Nikusią jednak spieszyłyśmy do kompletnie innego sklepu, sklepu niespodzianki, także zaraz was zaprosimy tutaj. Jeżeli chodzi jeszcze o ten, pub, który występuje na wszystkich pocztówkach, to faktycznie wszyscy uwielbiają robić sobie tutaj zdjęcia. Zobaczcie, to jest sklep, który ze słodyczami oczywiście, który kojarzy mi się z moim dzieciństwem, ponieważ jak ja byłam mała, a byłam, był taki czas, może trudno teraz wnioskować, ale był taki czas. I sklepy kiedyś w Polsce takie ze słodyczami były, dosłownie tylko ze słodyczami, najróżniejszymi. I taki sklep właśnie odkryliśmy z Nikusią i ona była po prostu, ona szalała tutaj w tym sklepie. Tu są takie czekoladowe żaby, białe i czarne. Dlaczego żaby? Ponieważ tu są takie bardzo zielone żaby, kiedyś wam pokazywałam na zdjęciu, one są pod ochroną. One nic nie robią, absolutnie. One gdzieś tam sobie tylko siedzą i kumkają i dlatego te żaby pojawiają się nawet na słodyczach w różnych konfiguracjach. Boże, no testy z żabami, wszystko. Tutaj akurat czekoladę z kangurami jakoś nie widzieliśmy, a z żabami jak najbardziej. Słuchajcie, szał, ponieważ masę słodyczy, jak widzicie. Nikusia była zachwycona, ale ja byłam zachwycona, ponieważ przypomniało mi się faktycznie moje dzieciństwo. Ja pamiętam, że był taki sklep w Poznaniu, który oferował moje ukochane marcypany w różnych kształtach. No to wszystko, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Do zobaczenia.